kiedy cena bitcoina zacznie w końcu rosnąć. Cześć z tej strony Piotr, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii budowania portfela kryptowalut z małym kapitałem. Jak wiesz lub nie wiesz, spotykamy się tutaj co weekend, aby za dwie dyszki kupić bitcoina, za drugie dwie wydyszki kupujemy altcoina i sprawdzamy, czy inwestowanie z tak małym kapitałem ma w ogóle sens, oraz sprawdzamy, w co się bardziej opłaca inwestować w bitcoina czy w altcoina. Wszystko monitorujemy w narzędziu coin tracking i sprawdzamy długoterminowo, czy ta strategia, czyli strategia uśredniania ceny zakupu, ma w ogóle sens. A dzisiaj dodatkowo poruszymy temat, tego, gdzie zmierza cena bitcoina? Co się dzieje teraz z ceną bitcoina i dlaczego wzrost ceny bitcoina jest tak bardzo prawdopodobny w najbliższych kilku miesiącach? Także koniecznie zostań do końca, zostaw łapkę w górę i lecimy. Z tematem. Okay, jak widzimy, bitcoin spadł poniżej 8000 dolarów i na razie trzyma tą cenę. I teraz zastanawiając się, skoro tak wiele ludzi mówi o tym, że cena bitcoina ma wzrosnąć do, do, do wysokich pięciocyfrowych kwot w dolarach, czy wysokich sześciocyfrowych kwot, kwot w dolarach, a nawet niektórzy mówią, że cena bitcoina może dojść nawet do miliona dolarów za sztukę, to dlaczego ktokolwiek miałby teraz tego bitcoina sprzedawać? Dzisiaj w tym wideo później pokażę Ci dokładnie, co się dzieje, kto sprzedaje, dlaczego sprzedaje i co się może wydarzyć potencjalnie. Później. Jeżeli chodzi o altcoiny, altcoiny cały czas pomalutku nabierają na mocy w stosunku do bitcoina. Właściwie w zeszłym tygodniu, kiedy robiliśmy ten odcinek, mieliśmy 66,7%, kolejne 60% na korzyść altcoinów poszło. Więc jeżeli sprawdzimy, które altcoiny radzą sobie najlepiej, Chilsoft, ABBC ABB Coin, Centrality, ALF, Holo oraz wiele, wiele. Innych. Dzisiaj, tak czy siak, cały rynek w większości jest na czerwono w stosunku do dolara, jednak patrząc na przestrzeni ostatniego tygodnia, wiele, wiele altcoinów. Ponownie odrabia swoje straty do bitcoina. Tak samo jak zobaczcie na przykład Nexus. Wiem, że wielu z Was Nexusa w swoim portfelu posiada. Głównie ten wzrost oczywiście był spowodowany tym, że Steve Woźniak zapowiedział współpracę z Nexusem i o tym, że po prostu wypuszczają swój wspólny projekt, który będzie zrobiony na blockchainie Nexusa. Także w świecie krypto dzieje się bardzo, bardzo dużo. Warto obserwować swoje ulubione projekty i patrzeć, co się dzieje wewnątrz nich. A dzieje się naprawdę coraz, coraz. Więcej jednak nie ma to do końca odzwierciedlenia w cenach, dlaczego znowu poruszymy to później. Za chwilę przechodzimy do konkretów i do odpowiedzi na te wszystkie pytania. Jednak standardowo na początek zakup bitcoina za 20 złotych. Dzisiaj kupimy 65 142 Satoshi. 65 142 Satoshi. Ok. I kryptowalutą, którą dzisiaj dokupujemy do naszego portfela, uśredniamy cenę zakupu jest kryptowaluta VET, czyli v OK, ja tutaj mam 100 000 Satoshi, już standardowo sprawdźmy 4242, 4, podzielić na 4242. 4, więc dzisiaj kupimy 15,3564 Wiczejna. Ja kupuję za tutaj za tą całość, czy za 100 000 Satoshi, czyli kupię tego trochę więcej. Jednak do naszego narzędzia wpisujemy teraz od razu odpowiednią liczbę, tak po prostu, żeby statystyki się nam zgadzały, czyli równowartość, z, równowartość 20 zł na dzień dzisiejszy. Na początek Bitcoin za 20 polskich złotych. Dodajemy transakcję i kolejna waluta, VeChain. I Dzisiaj dokupimy tutaj podzielić na 42,42, ,42, ponieważ oczywiście cena jednego Litecoin to 42 satoshi. Na chłopie mamy dwa przecinki więcej, więc dzisiaj kupujemy 1535,64. Oczywiście za równowartość 20 zł, tak żeby nam się po prostu statystyki Zgadzały. Ok, nasze zakupy są już zrobione, więc przechodzimy do głównych informacji, głównego klucz tego wideo. Na początek pozytywna informacja: wczoraj został wykopany Bitcoin 18-milionowy. Zostało do wykopania, do wydobycia tylko 3 miliony bitcoinów. I to jest duży, duży plus. Wiele ludzi jeszcze dalej nie rozumie tego, w jaki sposób działają kryptowaluty w ogóle, w jaki sposób działa bitcoin. Nie rozumieją, że bit w bitcoinie mamy ograniczoną podaż i 21 milionów jest to ostateczna, finalna suma bitcoinów, jakie w ogóle pojawią się na rynku. Oczywiście pomijając, że część bitcoinów została już zgubiona, część po prostu ukradziona, część po prostu ludzie zapomniała o swoich portfelach, mówi się, że jest to około 4 milionów sztuk, ale zakładając, patrząc na całość, 21 milionów i ani jednej sztuki. Więcej. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę halving, czyli dodatkowe ograniczenie podaży, weźmiemy pod uwagę liczbę w ogóle bitcoinów, która jeszcze pozostała w obiegu i weźmiemy pod uwagę rosnący popyt, bo popyt na bitcoina ogólnie cały czas rośnie długoterminowo. Myślę, że ceny bitcoina naprawdę mogą nas jeszcze zaskoczyć. Jednak, znowu, patrząc na to, co się dzieje teraz na rynku, jest to trochę nielogiczne, że cena miałaby spadać, skoro takie fajne rzeczy są przed nami. Wiadomo, halving. Połowa 2020 roku, czyli tuż, tuż, można powiedzieć, a cena bitcoina nie rośnie. Dlaczego? I właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Na początek, zainteresowanie ogólnie, tak, o, zainteresowanie ludzi, można powiedzieć takich jak ja, takich jak ty, zainteresowanie ludzi bitcoinem możemy stwierdzić po kilku nie wiem, grafikach, kilku czartach, kilku, kilku analizach, które są dostępne w internecie. Ja używam do tego głównie Google Trends, gdzie widzę, jak często ludzie wpisują frazę Bitcoin lub Buy Bitcoin, Bitcoin i po prostu sprawdzam, jakie jest zainteresowanie na rynku Bitcoinem. Na obecną chwilę, ogólnie oczywiście, mamy trend wzrostowy. Zakładając oczywiście, że tutaj ta górka to była tylko ta chwilowa górka, tak samo górka ceny Bitcoina w 2017, 2018 roku na przełomie. Jednak ogólnie mamy trend wzrostowy. Aczkolwiek zainteresowanie Bitcoina dzisiaj jest na takim samym poziomie jak w maju 2017 roku, jak dwa lata temu, gdzie jednak mniej ludzi o tym widziało. Adopcja była dużo, dużo mniejsza. Dzisiaj wciąż zainteresowanie jest takie małe. Dlaczego? Zaraz o tym jeszcze powiemy. Oczywiście z mojej perspektywy jest to stricte związane też z cenami, bo jeżeli chodzi o nas, o ludzi, którzy inwestują, można powiedzieć ludzi z podwórka, tak? czyli my jesteśmy indywidualnymi inwestorami, którzy inwestują w Bitcoina, nas cały czas będzie także interesować cena. Więc jeżeli cena spada, zainteresowanie spada. Nie powinno to się dziać w tym kierunku. Patrząc z punktu widzenia doświadczonych inwestorów, cały czas nawet Warren Buffett powtarza, żeby sprzedawać wtedy, kiedy wszyscy się by kiedy wszyscy się po prostu wszyscy są chciwi i oczywiście kupować kiedy wszyscy się boją. Na obecną chwilę wygląda na to, że ludzie się boją. Kolejna rzecz do tego zaraz przejdziemy. Kolejna rzecz Crypto Fear and Greed Index, czyli indeks chciwości i strachu na rynku. Na obecną chwilę dominuje strach już od długiego długiego czasu. Co oznacza, jeżeli jest strach, ludzie się wyprzedają. OK, Więc mamy pierwszych pierwsze jakby osoby pierwsze, pierwszą część dla, dlaczego cena spada? Ponieważ inwestorzy indywidualni, jak ja czy ty, w dużej mierze się po prostu wyprzedają, ponieważ tracą gdzieś wiarę w kryptowaluty i w bitcoina. Ok? Natomiast za chwilę pokażemy jeszcze, pokażę Wam, kto jeszcze sprzedaje kryptowaluty i w jak dużych ilościach. Następnie bitcoin tweets. Tutaj także możemy, jeżeli wejdziemy na Twittera, jest to bardzo, bardzo aktywny portal społecznościowy, jeżeli chodzi właśnie o bitcoina. I oczywiście patrząc na tweety związane z bitcoinem, bardzo, są bardzo, ale to bardzo, bardzo nisko, czyli zainteresowanie tym tematem na Twitterze bardzo mocno spadło. Więc patrząc na to, z punktu widzenia nas, jako inwestorów indywidualnych, nie jest to dobrze, tak, że zainteresowanie Bitcoinem jest tak, tak małe. Ale czy na pewno zainteresowanie Bitcoinem jest tak małe, musielibyśmy spojrzeć głębiej, czyli zajrzeć wewnątrz blockchaina. Ponieważ blockchain jest transparentny i możemy pewne ciekawe informacje z niego dla siebie uzyskać. I tutaj mamy fajny wykres, który pokazuje nam ilość adresów Bitcoina w czasie, które. Posiadają ponad 1000 bitcoinów. Ok? Zauważcie, od 2010 roku ta liczba tych portfeli, to jest ten wykres, ten, ta linia tutaj poniżej. Zauważcie, ona cały czas, cały czas idzie w górę. Oczywiście z małymi korektami, jednak ogólny trend był, jest właściwie cały czas wzrostowy. Ale co się dzieje w tym roku? Zauważcie, że liczba portfeli o ilości bitcoinów 1000 plus. Znowu zaczyna rosnąć w tym samym tempie, w którym rosła w 2011, 2012, 13, 2014 roku, kiedy cena bitcoina była dużo, 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 dużo niższa. Kiedyś posiadać 1000 bitcoinów, tak naprawdę wystarczyło 100 000 dolarów zakładając, że cena Bitcoina była 100 dolarów. Dzisiaj, aby mieć 1000 bitcoinów, potrzeba 8 milionów dolarów. I pomimo to, że. Potrzeba tak dużo pieniędzy, oczywiście z naszej perspektywy jest to dużo pieniędzy, to jednak liczba tych portfeli bardzo mocno rośnie. Można powiedzieć, że to jest kąt 45 stopni, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo duży wzrost. I skąd to się wszystko bierze? Jeżeli sobie sprawdzicie, możecie sobie wejść na bitinfochars.com i znajdziecie 100 najbogatszych portfeli. To jest dużo, dużo więcej, oczywiście tych bogatych portfeli. Cofnijmy się do pierwszej strony. I oczywiście zauważycie, że pomijając portfele giełdowe, takie jak portfel Binance'a, Huobi czy Bitrexa, są też portfele osób, instytucji, być może indywidualnych, oczywiście, których tożsamości nie znamy, bo tego na blockchainie akurat nie znajdziemy, które posiadają duże, ale to bardzo duże ilości bitcoinów. Ok? I patrząc na to, co się dzieje dzisiaj na rynku, gdzie. Osoby indywidualne, głównie, bo oczywiście te indykatory, które tutaj Wam przedstawiłem, Fear and Grit Index, Google Trends, czy tweety na Twitterze związane z Bitcoinem, są one stricte powiązane z inwestorami indywidualnymi, czyli ze mną i z Tobą, czyli po prostu z ogółem ludzi na świecie. Jednak jeżeli patrzymy wewnątrz blockchaina, możemy zauważyć i wyciągnąć bardzo, bardzo ciekawe wnioski. Liczba portfelów, bogatych portfelów, można powiedzieć, czyli 8 milionów dolarów plus, cały czas rośnie i rośnie w bardzo szybkim tempie. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta inwestorzy instytucjonalni lub po prostu bogaci indywidualiści zaczynają bardzo mocno inwestować w Bitcoina. I teraz pokażę Ci dokładnie, jak to wygląda i kiedy oni inwestują w Bitcoina, ponieważ to też możemy sprawdzić. OK, Jeżeli wejdziemy na poszczególne, może sobie tu sam wejść w poszczególne te portfele i zobaczyć, w jaki sposób te osoby budowały swoje portfele. Tutaj mamy informacje, tutaj mamy datę, Lipiec 2018, no to tutaj w tym momencie już ta osoba miała, ale zauważ, że przez ten cały okres to jest 85 tysięcy bitcoinów o wartości 684 milionów dolarów. Ta osoba nie sprzedała ani jednego bitcoina w ciągu ostatniego półtorej roku. Następny portfel: 85 tysięcy bitcoinów 900, 900, tak, 85 tysięcy 900. Ponownie osoba, to jest ten wykres z góry, ta niebieska linia. Nie sprzedała ani jednego bitcoina. Lecimy dalej. Mamy kolejny adres: prawie 80 tysięcy bitcoinów. Ani jednego sprzedanego bitcoina od 2011 roku. Lecimy dalej. 12 tysięcy bitcoinów. I tutaj jak widzimy, styczeń 2019, potem mamy czerwiec, lipiec 2019. Zakup kolejnych 4 tysięcy bitcoinów do portfela. Ktoś po prostu sobie zdecydował, zwiększyć swoje saldo, dokupy sobie 4000 bitcoinów. Dzisiaj jest to łącznie 12 tysięcy bitcoinów na portfelu. Jest to warte prawie 100 milionów dolarów. Następny portfel, 12 tysięcy, dokładnie ta sama sytuacja, więc zakładam, że ktoś może mieć kilka portfeli takich samych, ponieważ także jest bardzo podobnie zakup 4000 4000 bitcoinów, ale zauważcie w innym okresie. Jeżeli wejdziecie w inne portfele, które mają po 12 bitcoinów, zauważycie bardzo podobną rzecz. Czyli w okresie czerwiec, lipiec do teraz są skupowane bardzo duże ilości Bitcoina. Następnie kolejny portfel, ani jednego sprzedanego Bitcoina, kolejny portfel, ani jednego sprzedanego Bitcoina, kolejny, to samo, kolejny, to zauważcie, ktoś sobie kupuje cały czas, cały czas od sierpnia tego roku, i tu możemy zauważyć wszystkie, wszystkie transakcje. Czyli kupuje sobie mniej więcej 4, 5, no właściwie we wrześniu bardzo, bardzo duże zakupy poczynił, kupując bitcoina cały czas. Tu była tylko jedna krótka sprzedaż, żeby za chwilę kupić dwa razy więcej. Jak widzimy, duże portfele, czyli tzw. Tak wieloryby, cały czas skupują bitcoina z rynku. I jeszcze trzy ostatnie ciekawe portfele, czyli ponownie od sierpnia tego roku, kiedy Ty być może i patrząc nawet na nasze indykatory, sentyment do kryptowalut spada, ktoś te kryptowaluty jednak kupuje. Tu kolejny portfel duży, duży bardzo zakup w maju i następnie trzymamy. I tutaj najciekawszy portfel, jaki ja znalazłem, czyli zauważcie, ktoś robi sobie uśrednia cenę zakupu i kupuje bitcoina każdego dnia od lipca, a ile tych bitcoinów kupuje ponad 100 sztuk dziennie. Więc można powiedzieć, zdecydowanie, że ktoś no, oczywiście patrząc z punktu widzenia mojego, twojego jest to bardzo, bardzo dużo pieniędzy, ponieważ ta osoba przeznacza na tą inwestycję milion dolarów dziennie. Milion dolarów dziennie na Bitcoina. Podczas kiedy my, czyli można powiedzieć normalni zwykli ludzie, zastanawiamy się, czy to jest dobry moment, aby kupić Bitcoina za 100 dolarów, czy to jest dobry moment, żeby kupić Bitcoina za 1000 dolarów, zainwestować, a może jeszcze spadnie, a może jeszcze pójdzie do góry. Podczas kiedy są ludzie Którzy każdego dnia skupują bitcoiny za miliony, miliony dolarów. I teraz, podąża, idąc patrząc na długoterminowe wzrosty, potencjalne wzrosty oczywiście, i patrząc na możliwości, lepiej jest podążać za tłumem, gdzie jest większość, a oczywiście większość jest tutaj, bo te indykatory pokazują, gdzie jest większość, czy może iść za ludźmi bogatymi, za, instytucja, za instytucjami, które inwestują. Moim zdaniem, oczywiście ta druga opcja jest lepsza. I tutaj mamy pewien dysonans, tak? Ponieważ, z jednej strony, zwykli ludzie teraz się boją, nie inwestują, bogaci jednak przeznaczają i to bardzo, bardzo duże pieniądze. Takie pieniądze, jakich do tej pory w świecie kryptowalu nie inwestowało w bitcoiny. Więc mam nadzieję, że da to Tobie coś. A po prostu da to Tobie trochę do myślenia i sobie odpowiesz na pytanie, ponieważ bardzo często rozmawiając z ludźmi, mam, dostaję takie pytanie: Piotr, a co myślisz, czy jeszcze bitcoin spadnie do 6000 dolarów? Słuchajcie, prawdopodobnie, znaczy może nieprawdopodobnie, jest to prawdopodobne, że to może się wydarzyć, ale co z tego? Czy Ty jesteś w, w świecie kryptowalut? A czy ty jesteś, inwestujesz w bitcoina? Nie wiem, na trzy kolejne miesiące. Jeżeli tak, no to faktycznie możesz siedzieć i modlić się, żeby taka cena była, ponieważ wtedy to ma po prostu sens. Jednak myśląc długoterminowo, rok, dwa, trzy, pięć, moim zdaniem, czy cena będzie osiem tysięcy, czy 6 tysięcy, jeżeli masz swoją strategię z skupu kryptowalut później oczywiście sprzedaży tych kryptowalut, o ile w ogóle zdecydujesz się sprzedawać i być może jesteś osobą maksymalistą bitcoina, tak, maksymalistą blockchaina, po prostu uważasz, że będziesz miał bitcoina do tego, aby go używać docelowo, mam nadzieję też osobiście, że dla siebie nic to także wydarzy, że będę mógł część swojego portfela kryptowalut po prostu zacząć używać w świecie rzeczywistym i moim zdaniem jest to wielce, ale to wielce prawdopodobne. Nie będę musiał tego sprzedawać, będę mógł po prostu tego używać w do codziennych po prostu nawet zakupów. Więc patrząc na to, moim zdaniem są to bardzo mocne i silne sygnały na to, że jednak Bitcoin jest skupowany. Ale skoro tak, tak ludzie skupują tego bitcoina hurtowo, można powiedzieć, dlaczego cena bitcoina nie rośnie? Otóż kolejną grupą ludzi, która sprzedaje teraz bitcoina i musi sprzedawać bitcoina, oczywiście pierwszą grupą ludzi już ustaliliśmy, są to inwestorzy inwest indywidualni, jak ja czy ty, którzy po prostu się boją. Które na obecną chwilę po prostu mają strach w oczach i nie wiedzą, czy ich inwestycja w bitcoina była po prostu słuszna, i dzisiaj postanawiają po prostu sprzedać swojego bitcoina, nawet licząc się ze stratami na obecną chwilę, ponieważ po prostu nie są, nie byli też gotowi tak mentalnie po prostu, aby sobie, sobie radzić z takimi wahaniami cen. Jednak, jeżeli patrzymy, hash rate, czyli ogólna moc wydobywcza, Bitcoina bardzo, bardzo mocno rośnie i cały czas rośnie. Oznacza to, że kopalnie bitcoinów dla największych kopalni na świecie wciąż się opłaca, a skoro się opłaca, te kopalnie mają coraz większe mocy, coraz więcej sprzętu, coraz więcej kosztów. Kopalnie, żeby ich biznesy, bo pamiętaj, kopalnia kryptowalut jest to biznes. Jeżeli jest wielka hala, gdzie jest mnóstwo komputerów, gdzie jest mnóstwo koparek, tak, czyli po prostu sprzętu, które wydobywa, wydobywa kryptowaluty, dla nich liczy się to, aby w ich biznesie był odpowiedni przepływ finansowy. Oni nie kumulują kryptowalut. Przynajmniej nie większość kryptowalut nie mogą tego robić, ponieważ mają przeogromne koszta, które muszą opłacić. Wynajęcie hal magazynowych, prąd, chłodzenie, informatycy, też wymienianie sprzętu, czyli mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo kosztów. Co oznacza, że kopalnie kryptowalut muszą sprzedawać swoje. Kryptowaluty, które wykupują, żeby ich biznes mógł po prostu żyć, żeby mógł trwać. Oczywiście ich biznes ma się bardzo dobrze, bo to ten wykres jest oznaką tego, że ich biznes ma się po prostu dobrze, że po prostu się opłaca, mieć coraz więcej sprzętu, oczywiście coraz więcej sprzętu oznacza coraz lepsze też kontrakty na prąd i tak dalej, i tak dalej, co pozwala im oczywiście być bardziej rentownym, ale większość z tych kryptowalut musi trafiać na rynek, więc mamy ludzi, i mamy kopalnie kryptowalut, które się po prostu wyprzedają, a w tym okresie oczywiście są tak zwane wieloryby, które korzystając z tych okazji, że mamy taki sentyment na rynku, taką sytuację na rynku, po prostu te kryptowaluty skupują. I jak widzimy, te tutaj spadki, tak, te większe czerwone świece, po prostu są najprawdopodobniej spowodowane wyprzedażą kryptowalut nie przez inwestorów, czy to instytucjonalnych, czy to indywidualnych wielorybów. Bo jak widzimy, te osoby raczej skupują, niż sprzedają. Tu mamy, z mojej perspektywy, jest to prosty sygnał, że są to jednak kopalnie kryptowalut, które kopią bardzo, bardzo dużo. A pamiętaj, każdego, mm, przez co każde 10 minut wydobywa się 12,5 nowego Bitcoina. Co oznacza, i tutaj przejdziemy do ostatniego posta z Reddita, którego chciałbym Wam pokazać, ponieważ moim zdaniem otwiera on bardzo, bardzo mocno głowę na możliwości i prawdopodobnie odpowie nam na pytanie, kiedy jest największe prawdopodobieństwo, że cena wzrośnie i dzisiaj myślę, uświadomimy sobie, jak bardzo ona może wzrosnąć. OK? Ponieważ na własną chwilę oczywiście kopalnie muszą się wyprzedawać. Jednak za chwilę do tego tematu wrócimy. Przytoczę Wam po prostu ten post. Dlaczego zbliżający się halving na bitcoinie będzie najbardziej dramatycznym? Taki jest tytuł. Halving, oczywiście, czyli podział nagrody za wydobycie bloku. Co 10 minut na własną chwilę pojawia się na rynku 12,5 nowego bitcoina. 18 milionów już jest za nami, więc jeszcze 3 miliony, 12,5 co 10 minut, a w maju 2020 roku obcięcie o połowę 6,25 bitcoina nowego będzie trafiało na rynek, czyli kopalnie będą dostawać 6,25 bitcoina i będą musiały wrzucać to na rynek, czyli nagle będą wrzucać na rynek dwa razy mniej, okay? czyli podaż się zmniejsza. A czy popyt się zwiększa? No Moim zdaniem nie powinniśmy obserwować tylko nas jako inwestorów, indywidualnych, ale powinniśmy głównie patrzeć na ręce wielorybom. A tutaj jak widzimy, nie dość, że się nie wyprzedają, to cały czas kryptowaluty skupują i to w bardzo, w bardzo dużych ilościach. Ale lecimy dalej. To są, jest kilka ciekawych wniosków. Przed listopadem 2012, przed halvingiem w listopadzie 2012, cena była 12 dolarów. Wtedy wydobycie, wydobywało się 50 bitcoinów co 10 minut za, przez każdy, na każdy blok, czyli 600 dolarów. Oznaczało to, że rynek absorbował 600 tysięcy dolarów w nowych bitcoinach każdego tygodnia. Po halvingu ta kwota została zredukowana o połowę, czyli o 300 tysięcy dolarów tygodniowo, co spra sprawiło, że market cap wzrósł do, do o 14 miliardów dolarów przez kolejny rok po halvingu. Następnie kolejny halving lipiec 2016 Cena była przed halvingiem 650 dolarów. Na ten czas 25 bitcoinów było wydobywanych, obcięło się do 12,5 bitcoina. Te 25 bitcoinów było warte na ten czas 16 tysięcy dolarów, czyli rynek absorbował tygodniowo ponad 16 milionów dolarów w bitcoinach, czyli z kopalni trafiało na rynek 16 milionów dolarów w bitcoinach i były osoby, które to skupowały, czyli ta moc zakupowa była właśnie na tym poziomie, czyli byli w stanie, pomimo wtedy cena rosła, co oznaczało, że 16 milionów nowych dolarów co tydzień pojawiało się na rynku i po prostu nawet więcej, bo cena po prostu rosła. I po halvingu oczywiście to zostało zredukowane o 8 milionów dolarów, co sprawiło, że market cap wzrósł o 300 miliardów dolarów w ciągu kolejnego półtorej roku. Okay? Mam nadzieję, że już widzicie, rysuje wam się pewien obraz. I teraz maj 2020, halving, który jest przed nami. Teraz, hipotetycznie, tutaj autor tego posta powiedział, że cena być może będzie w okolicach 10 tysięcy dolarów. Na obecną chwilę 12,5 bitcoina, co oznacza 125 tysięcy dolarów na każdy blok. Co oznacza, i teraz uwaga, że market dzisiaj absorbuje 126 milionów dolarów. Każdego tygodnia w Bitcoinie. Więc zauważcie, że nawet cena jest w okolicach 8000 dolarów, ono to się utrzymuje: 8-9000 dolarów. Oznacza to, że 126 milionów dolarów, które trafia na rynek, to jest idealna pożywka dla niektórych inwestorów. I oni są w stanie spokojnie zapewnić płynność na tym rynku i skupować te kryptowaluty po takich cenach, jakie teraz są w takich ilościach czyli 126 milionów dolarów każdego tygodnia. Ale co się wydarzy podczas halvingu? Ta kwota zostanie zredukowana o połowę i tylko 63 miliony dolarów w Bitcoinie trafi na rynek. Więc co się może wydarzyć w przeciągu kolejnego roku, dwóch po halvingu, twoim zdaniem? Kiedy dzisiaj moc zakupowa cały czas rośnie. Dołączają się nowy, nowi gracze instytucjonalni, pojawiały się ETF-y, BACT i tak dalej, i tak dalej, nowe Nowe narzędzia, które będą pozwalać inwestować coraz to bogatszym ludziom. Więc co się może wydarzyć? Tu mamy krótkie podsumowanie. Nowy, nowy supply zmniejszony o 300 tysięcy dolarów w 2012 roku. W 2016 roku zmniejszenie o 8 milionów dolarów. W 2020 roku zmniejszenie podaży o 63 miliony dolarów tygodniowo. Patrząc na te liczby, prawda jest taka, tak na chłopski rozum, rozum mówiąc tak, rozumując cena prawdopodobnie bardzo mocno wystrzeli do góry. Dlaczego? Ponieważ tu nie, nie mówimy już o setkach tysięcy czy o milionach, mówimy to o dziesiątkach milionów dolarów każdego tygodnia. Więc wzrosty, które być może nas czekają, będą zdecydowanie większe niż te, które do tej pory doświadczyliśmy. I tu zauważcie, że na obecną chwilę market cap złota jest to 8 trylionów dolarów. Kiedy mm, dotcom Bubble, czyli bańka na dotkomach, w, w 2000 roku osiągnęła 7, 7 trilionów dolarów. Był to tak zwany ten, ta góra górki, tak? czyli to po prostu wtedy bańka pe, pękła. A jeżeli byśmy doliczyli do tego inflację, to na dzień dzisiejszy bańka dotkomowa dotarła do momentu, na, na dzisiejsze pieniądze, jak to się mówi, przeliczając do 11 trilionów dolarów. I teraz patrząc na to, w jaki sposób rozwijają się kryptowaluty, jak dużym rynkiem są kryptowaluty, czy two, Twoim zdaniem jest szansa, żeby w ogóle kryptowaluty doszły do market capu takiego jaki ma złoto, czy takie nawet, tu mamy idealne porównanie tak naprawdę, bańkę dotkomową? Moim zdaniem, spokojnie może to przebić. Oczywiście przed nami bardzo, bardzo dużo różnych eventów. Być może zbliża się kryzys finansowy, być może zdarzyć się na świecie dużo różnych rzeczy, które będą mogły, będą miały tak naprawdę wpływ. Na cenę oraz na podaż, podaż i popyt bitcoina. I jednak, co możemy z tym zrobić? Moim zdaniem, długoterminowo, nawet jeżeli przyjdzie kryzys, jedni mówią, że jeżeli przyjdzie kryzys, to będzie dla bitcoina dobrze, inni mówią, że jeżeli będzie kryzys, to będzie po prostu kryzys i ludzi nawet na bitcoina nie będzie stać. Ale długoterminowo, jeżeli przyjdzie kryzys, dalej to są okazje dla wielu inwestorów, część inwestorów, tak, czy tak jak zawsze na kryzysie, także się jeszcze bardziej wzbogaci. Lub w ogóle się wzbogacie na kryzysie, jeżeli wiesz jak się przygotować do kryzysu, później kryzys mija i znowu zaczynają się la, e, fajne, zielone lata. Ok, i mam nadzieję, że takie są jeszcze przed nami. Jestem mega ciekaw, co na ten temat myślisz. Dla mnie osobiście ten post dał bardzo, bardzo dużo do myślenia i ponownie mnie osobiście napawa entuzjazm. I jeżeli połączymy teraz wszystkie puzelki, jakie mamy tutaj na rynku, czyli to, że ja i ty się boimy. Teoretycznie, patrząc na to, co się dzieje na wykresach, na indykatorach typu Google Trends, czy o, na ilość tweetów, które krążą po internecie związanych z Bitcoinem, jeżeli Połączymy to z tym, że jednak inwestorzy instytucjonalni im nie jest w ogóle w głowie, żeby cokolwiek teraz sprzedawać. Mało tego, oni dokupują, niektórzy nawet codziennie po 100 bitcoinów, inwestując miliony, miliony dolarów każdego dnia w nowe bitcoiny, a jak już wiecie, jest to, 6, jest to 120 ponad milionów dolarów każdego tygodnia. Jeżeli cena miałaby się utrzymać na no obecną chwilę na rynku, powiedzmy 8 tysięcy dolarów, to. Skupywanie z rynku musi być właśnie na poziomie ponad 120 milionów dolarów tygodniowo. Jak na razie wszystko wygląda bardzo, bardzo fajnie, więc czekamy tak naprawdę na impuls. Największym impulsem, jaki nas czeka, jest właśnie halving bitcoina, bo raptem się okaże, że ilość bitcoinów, które wpływają na rynek, jest dużo, dużo mniejsza niż zapotrzebowanie na ten rodzaj, nie wiem, nazwij to surowca, aktywa. Nazywaj to oczywiście sobie, jak chcesz, czy po prostu na, na zakup. Bitcoina. Więc jestem mega, mega ciekaw, co na ten temat myślisz. Czy Twoim zdaniem halving na bitcoinie może pozytywnie wpłynąć na cenę? Moim zdaniem, dwa lata maksymalnie, właściwie myślę, że nawet będzie to szybciej tym razem około roku po halvingu jest to maksymalny czas, gdzie zobaczymy naprawdę bardzo duże górki na bitcoinie, ale i nie tylko na bitcoinie, także na innych kryptowalutach, ponieważ, wbrew szerokiej opinii, moim zdaniem altcoiny wcale nie umierają. Część altcoinów oczywiście nie będzie ich z nami tak jak każdy inny, tak jak w normalnym, na normalnym rynku, w normalnych biznesach. Część biznesa po prostu nie wypali, nie wyjdzie, po prostu ich na rynku, na rynku nie będzie. Jednak są gracze na rynku kryptowalut, którzy są bardzo, bardzo mocni. Oni nie tylko przetrwają, ale bardzo mocno ustabilizują swoje pozycje na rynku właściwie globalnej ekonomii, globalnej gospodarki. Póki co to było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że w tym wideo golacie warto i tak, łapka w górę, a póki co trzymaj się, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych wideo. Cześć!